No siemasz. Jak tam życie? Jak tam twoje suciory? Dzisiaj mam dla ciebie nowy filmik, tylko coś mi tutaj nie działają myszki, bo gram dwiema. No dobra. Dzisiaj pokażę ci, co dało mi wbicie siódmej maestri na Aurelionie. Czy jestem w stanie wygrać rankeda na Silverze czy Goldzie? Przekonamy się. Czy ten filmik będzie wypełniony błędami? Przekonamy się. Czy ten filmik może pomóc ci w życiu? Nie wiem. Czy może ci pomóc w Lidze Legend? Na pewno. Dlatego weź sobie coś do picia i do jedzenia i już rozgrzewaj swe raciczki, albowiem zaraz wydarzą się rzeczy. Popatrz sobie teraz na najpiękniejszy taniec w Lidze Legend. Piękny, co? Zobacz, jaki ciapciuś, patrz, jak wywija. Na pewno ci się podoba, tylko nie chcesz się do tego przyznać. Ale nie wstydź się, nikt nie patrzy. No to korzystając z okazji, zaproszę was na moją grupę na Facebooku i fanpage'a, gdyż tam odbywają się streamki codziennie o 19, z wyjątkiem wtorków, bo we wtorki o 15. Pierwsza rzecz, jaką robisz, to obijasz kule sławami miniony. Twoje kule sławy ci pomogą. Jeśli nie wyłapiesz wszystkich CS-ów, to się nie martw. O, dobrze, że to powiedziałem. Najważniejsze jest to, żeby te fale zczyścić bardzo szybko, albowiem chcesz wbić jako pierwszy, drugi level. Ale ona jest trochę odważna. Nie respektuje twoich kulesławów. A twoje kulesławy trzeba respektować, bo są bardzo silne i bolą. Udowodnię ci to. Jak widzisz, kule sławy dają ci trofeum, bo one są wdzięczne i one cię wynagradzają. Tu zobacz, coś się dzieje. Zareaguj. Nie bądź obojętny. Nie możesz być obojętny na krzywdzenie swoich teammate'ów. Ja już ci tłumaczę, na czym polega gra Aurelionem. Gra Aurelionem polega na tym, żeby czyścić falę bardzo szybko i sprawnie, a potem patrzeć, czy możesz gdzieś zareagować, gdzieś zejść. Tylko staraj się trochę oszczędzać manę na początku. Mnie to nie dotyczy, gdyż moje ruchy na szachownicy dały mi blue buffa. W tej chwili zastanawiam się, normalnie bym się cofnął po cygański sygnet, ale mam blue buffa, więc mogę się jeszcze pobawić. Ona stara się ciebie obijać, ale twoje kule sławy nie pozwalają jej podejść. W takim wypadku musisz iść na topa, gdyż jest perspektywa. Widzisz, co zrobiłem? Spuszowałem mida i teraz szukam. Znalazłem. Na topa raczej już nie pójdę, bo cofnęła, ale mogę tu się pobawić w piaskownicy. Ona dalej nie respektuje kule sławów. Ale ty musisz się dalej mieć na baczności, ponieważ przecież różnie to bywa w solo queue. W każdym razie zczyść te fale. Jest ci potrzebna. Tam był Olaf, więc może właśnie. Także jak widzisz, jest to piękne. Plus jest taki, że jeśli masz E, to możesz uciekać za jego pomocą, jak cię gankują. Aczkolwiek najlepiej zostawić je do ganków. Dobra, ty byś jeszcze chciał te fale, ale widzisz, że twój przyjaciel jest w opałach, więc schodzisz, bo to jest najważniejsze, żeby wygrać wszystkim linię. I masz flesza spalonego. Widzisz, jaki jesteś dobry? Może ją zabijesz? No dobra, przeceniłeś swoje kule sławy. One muszą dojrzeć, one muszą dorosnąć. Także musisz dać im czas. Ciężko jest nie przecenić swoich kule sławów w świetle tego, że się Aurelionem nie grało od dawna, ponieważ po wbiciu tej siódmej maestrii zrobiłem sobie długą przerwę. Ale to nie jest wytłumaczenie.
To jest tak, żebyś ty po prostu wiedział. Zobacz, z tym itemem już jest wspaniale. Z tym itemem twoja mana regeneruje się z radością i w szczęściu. Dlatego możesz sobie pozwolić na częstsze aktywowanie swoich kulesławów do stanu podniecenia. Stan podniecenia następuje wtedy, kiedy one się rozszerzają. Wiadomo, że nie zawsze się trafi tam, gdzie by się chciało trafić, ale najważniejsze jest, żeby twoja farma była taka jak farma przeciwnika albo większa, z naciskiem na większa. Ustalasz parametry i analizujesz sytuację. Czy możesz gdzieś zroamować? W tej chwili chyba nie. Czy możesz zabić midlanera? Nie wiem, ale zawsze możesz wziąć tę falę i go wypuszować. Niby na topie jest okazja. Dlatego szybki push. Masz już 6. poziom. Teraz jesteś szczęśliwym smokiem. Dlatego czas iść na topa. Obserwujesz sytuację i analizujesz parametry. No, niestety on ma 4, a ona ma 6. Także będzie to utrudnione na pewno. Ale warto tu być i pokazać, że ma się kule sławy. No dobra. Ale nic się nie bój. Ona ewidentnie chce coś zagridować. I zagridowała. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia na następnym filmie. Żartowałem. Przepraszam, że Cię zestresowałem. Ale chciałem Ci przypomnieć, jak wygląda to uczucie, abyś mógł się go pozbyć następnym razem. Ponieważ stres jest Twoim największym wrogiem w League of Legends. Dlatego też powinieneś grać z wyłączonym czatem, tak jak ja. Zastanawiasz się, dlaczego? Może nie zrozumiałeś przekazu? Otóż czat tiltuje cię, a raczej jego zawartość. Ludzie czasem piszą tam bardzo głupie rzeczy i absorbują twoją uwagę. Twoja uwaga powinna być skupiona na kule sławach. Oczywiście pragnę potwierdzić też, że zanim zaczniesz grać Aurelionem na rankedach, to musisz minimalnie wbić najwyższą maestrię. To jest minimum. Zalecałbym jakieś 50 gierek tym smokiem. Chociaż kto cię tam wie, w ile ty gierek wbijesz eskę. A może ja wbiję eskę w tej grze? Tego nie wiadomo. A może już wiadomo? Bo może wrzuciłem clickbait do odcinka. Nie wiem. Ale zabierasz plejty, bo to zawsze są pieniążki. Musisz cały czas działać, cały czas zarabiać hajsy. O to w tym wszystkim chodzi, żeby cały czas budować przewagę. Nie stać w miejscu, jak to, czego brakuje twoim kulesławom. Żartowałem. Niczego im nie brakuje, one są szczęśliwe, zobacz. Widzisz, jaki piękny push? I już jest roam. Niby cię widzą, ale... Ale to nic nie zmienia. I tak jest roam. Cały czas analizujesz parametry. Zobacz. Już pingujesz, żeby się bił. Rozszerzasz swoje kule sławy. I lecisz. No, to troszkę nie poszło, ale... Ale dlatego masz tę piękną runę, którą ja wybrałem. I jest to troszkę abstrakcja dla niektórych graczy, ponieważ przyzwyczaili się do Phase Rusha. Ja jednak zawierzyłem Koreańczykom. I bardzo podoba mi się ten playstyle. Ten playstyle, w którym basiczkiem możesz kogoś zeslowować. To jest bardzo ważne dla twojego żywota smoczego. Spójrz na tę farmę i te staty. To jest dobra farma i staty w świetle tego, że dużo reagowałeś. Chłop cię nie przestraszył, bo ty się nie boisz. Dlatego kup sobie itemy. Teraz jesteś bardzo szybki i zwinny. I już jesteś gotowy na potraktowanie ich kulesławami.
Pamiętasz, co ci mówiłem o reagowaniu? No tutaj już niestety chyba nic się nie wydarzy. Ale musisz cały czas myśleć o tym. W twoim sercu musi być to narodzone. Czy da się coś tu zrobić? Bez ulta? Sopelki. No niestety zostałem ograny. Ale zwróć uwagę na to, że gdybym miał ulta, to byłoby to bardzo łatwe do zrealizowania. Ona tego ulta miała. Dlatego wniosek? Nie walcz bez ulta. Ale nieważne. Bo i tak pięknie sobie radzisz. Świetnie sobie radzisz. I jesteś bardzo szczęśliwym smokiem. Dlatego wracasz na swoje legowisko, wypuszowujesz linię i patrzysz, czy opłaca się wziąć plejta, czy opłaca się zaroomować, czy opłaca się zatańczyć piękny, piękny taniec hula hoop, bo to też jest warte twojego czasu. Szybki pusz, zobacz jakie to piękne i wspaniałe. Ona cały czas chciałaby tu coś ci zciapciać. Ale ty musisz pozostać niewzburzony jak góry. Wiesz, które góry? Sutety. Może coś tu się wybejtuje? No i się wybejtowało. Pamiętaj, aby obijać kule słabami po twarzy, bo to jest bardzo ważne w tym playstylu. Ten chłop jeszcze myśli, że może się wyleczyć. Nie może. Zachowaj spokój, masz E. Ale nie schodzą po ciebie, więc analizujesz parametry, czytasz mapę. Jesteś lepszy niż Ezreal. On ciągle nawiązuje do czytania mapy, ale ty ją dobrze czytasz. Pamiętaj. Kule kontra twarz. Oczywiście nie na siłę, bo czasami się nie da. Czasami jak podejdziesz za bardzo, to cię zhukują albo złapią ultę Moriany. Tak naprawdę fajnie jest podchodzić do Thresha i biegać dookoła niego, bo on nie trafia huków. A ty go cały czas bijesz kulami po twarzy. On już w pewnym momencie oszaleje. Oho, nie trafione. No niestety tutaj sfejlowałem. Ale czas na ucieczkę. Kiedy Thresh oszaleje i kule sławy będą go za mocno obijały po twarzy, zakrzyknie sobie dumnie, niech mnie kule biją. A ty zrikalujesz się tutaj z tego względu, że Quinn już schodziła i szukała cię z sokołem. Teraz budujesz maskę. To jest twój drugi item. Twój trzeci item to Rabadon. A twój czwarty item to Rylai. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne i nigdy nie widziałeś takiego builda oraz takich run, ale to są najpiękniejsze buildy i najpiękniejsze runy. Jeśli uważasz, że są złe, to jesteś w błędzie. Fajnie jest być w błędzie? Słabo. No to przestań być w błędzie. No i analizuj parametry. Może coś tu się da. Lekkie poobijanko kulami po twarzy, może coś tutaj zajdzie, jakaś reakcja? No, niekorzystna. Także pij swój tonik. O, to lubisz. Pięknie wystawiony na tacy. Twoja farma mogłaby być w tym momencie lepsza, ale nie jest najgorsza. Nadrabiasz kilami. Nie martw się. Dobrze. I schodzisz. Pamiętaj o swoich soplach. Sople z Sucicha to jest to, co ci jest potrzebne, żeby cię wesprzeć na polu bitwy. Bo kule po twarzy to tylko początek. Weź sobie te fale.
Kurczę, może... Może da się go zabić. No dobra. Chyba zwyczajnie zostałem zbejtowany. Naucz się na moich błędach. No ale fakt jest taki, że jesteś bardzo silny. Temu nie możesz zaprzeczyć. Widziałeś, co się pojawiło na twarzy tego Thresha oprócz kul i kulesławów? Zaskoczenie. On nie sądził, że tak mocno jesteś w stanie bić po twarzy. Dobra. Trzeba chyba kupić tę maskę do końca. Bo jeśli nie kupimy maski do końca, to będzie przypeks. Także czekamy. To jest za duży power spike, żeby z niego zrezygnować. Możesz przy okazji zatańczyć tak jak ja. Chciałbym ją zabić. Nie wiem tylko, czy jestem w stanie. Zegar cały czas tyka, farmy nie ma. Coś trzeba zarabiać. Może teraz? Może nie teraz. Ale jedno trzeba ci przyznać, że jesteś dzielny. Także zabieraj falę i decyduj co dalej. Ja zdecydowałem, że turret. Albo nie. Zawsze można się udać na bota jeszcze. Nie, nie ryzykujemy. Może coś jeszcze się tu wydarzy. Albo weź falę. To też jest dobrym wydarzeniem. Zawsze możecie wziąć ten turret. Nie bój się go. On nawet nie wie, po co on tu przyszedł. Oho, może teraz. Nie, to nie jest dobre. To nie jest produktywne, jeśli ty biegniesz za nią, a ona cię cały czas obija za darmo. No dobra. Oni się tam teraz gromadzą. Czy coś można z tego wyciągnąć? Sam nie wiem. Cały czas patrzę na swój team. I staram się zagrać wokół nich. Ponieważ grając samemu, nie zajdziesz daleko. Nawet jeśli masz feederów, to oni są przydatni. I zawsze mogą wspomóc twoją inicjatywę. Dlatego myśl o nich. Ale Haraz był całkiem niezły. Musisz przyznać. Zwłaszcza, że ult będzie tutaj z powrotem za 60 sekund. Cały czas czekamy. Cały czas analizujemy parametry. Co dalej? Co dalej można zrobić w takiej sytuacji? Na razie jedynie zapuszowywać. Albo zabić. Nie wiem, czy nie mogłem się pokusić o trzeciego i wyfleszować, ale nie, to chyba było zbyt ryzykowne. Nie podejmuj zbędnego ryzyka, bo to jest złe. No to teraz będzie Rabadon. Kupimy też
Blastik Wanda. Ponieważ kiedyś tak się budowało Rabadona. No dobra. Jest smok. I nie chodzi tu o ciebie, ale zawsze musisz wypuszczać linię. Gdyż to daje ci przewagę, która cały czas rośnie. Zwłaszcza, że jak zaczniecie teamfightować, to będzie coraz ciężej to robić. Ponieważ Timek będzie ci kradł. Dobra, czekaj na swój Timek. Albo wiesz co? Może weźmiesz te fale na topie. Chociaż nie do końca teraz wiem, czy to jest dobra decyzja, ponieważ jest smok. Ale najwyżej nauczymy się na błędach. Dobra, już wiem. Już wiem, że to chyba była zła decyzja. Chociaż może nie będą się bić. Okej, będą się bić. Niestety, nie poszło to tak, jakbyś tego chciał. Prawdopodobnie, gdybyś tam był, to byłby Ace. Dlatego to była zła decyzja. Dobrze, że chociaż złapali smoka. Ciebie to jakoś mocno nie ustecznia, gdyż dalej jesteś w stanie zarabiać pieniążki. Ale... uciekamy, bo może tu ktoś przyjdzie. Nie ma się za bardzo po co recalować. Dlatego po prostu weźmy sobie Blue. Tym razem już nie popełnimy tego błędu i będziemy się grupować. Twoim głównym zamierzeniem w teamfightach tak naprawdę powinno być protektowanie twojego AD Carry. Tyle, że w tej sytuacji to my rozdajemy karty. Dlatego będziemy trochę bardziej agresywni. Jednak protektowanie AD Carry jest zawsze słusznym rozwiązaniem. O. Czy coś tu można zrobić? Można. No. Pięknie. No, to troszkę boli, ale... okej. Pięknie. Orianna jest, jakby nie patrzeć, ich najsilniejszym bohaterem. Może jeszcze Olaf. To jest dobry fight. No dobrze. No to teraz można by chyba wziąć Barona, ale zanim go weźmiesz, to weźmiesz jeszcze falę. Pięknie. Twoja farma nie jest taka zła wcale. Twoje staty również. Może nie jest tak źle po tej przerwie od Aureliona. Może jest dobrze. No dobra. Nie wszystko zauważasz, jest źle. Ale jest Baron, którego prawie straciliście. Ale jest. To jest najważniejsze. Trzeba mieć Rabadona. Butelka już nie jest ci potrzebna. Teraz wracaj i szukaj możliwości, aby skończyć tę grę z drużyną. Teraz jesteś już w pełni silny. Jeszcze zbudujesz sobie Rylaya i pewnie Voidstaffa. Albo Zonię. Zależy, co zdecydujesz. To nie było złe. No dobra. Czyścimy falę, czekamy na resztę i rozgrywamy dobry teamfight.
To jest wszystko, czego potrzebujemy w tej sytuacji. Oriana jest bez flesza. No i pięknie. Tak to wygląda, mój przyjacielu. Staram się teraz mało mówić, bo słyszysz, co dzieje się w tle? Mam nadzieję, że nie słyszysz. W każdym razie tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na streamkach albo jutro. Dobranoc.